Proszę Państwa, kończę. Proszę jeszcze Pani Sołtys. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie wystarczy zrobić drogi nowe, tylko trzeba dbać o jakość tych starych dróg. I niejednokrotnie prosiliśmy, nawet my jako mieszkańcy, pisaliśmy do powiatu o odwodnienie tych dróg, gdzie naprawdę tworzą się rozlewiska i na przełomie wiosny i jesieni droga niszczy się i stan jest z każdym rokiem coraz gorszy. I na te 8 lat, gdzie za każdym razem pisałam pisma do powiatowego zarządu dróg o wykonanie odwodnienia, gdzie jest, gdzie to zrobić, to może nam zrobili jakieś 100 metrów, nie więcej, i zostało to niedokończone. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam dyskusję na temat tej uchwały. Poproszę o opinię Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa nie zamykała. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Poproszę o odczytanie następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy Kniewy z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gdyńskiemu na modernizację drogi powiatowej 31. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu gminy Kniewy pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Cieknem w kwocie 60 tysięcy zł. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem grójeckim a gminą Kniewy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Jest to następstwo uchwały podjętej przez gminę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Pan Przewodniczący? Komisja Budżetowa też postuluje do głosowania. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, decyzją Rady Gminy Kniewy na 2015 rok podejmowane będą dwie uchwały podatkowe w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, w sprawie obniżenia cen skup użyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. Pozostałe uchwały w sprawach podatków i opłat lokalnych pozostają bez zmian. Poproszę o odczytanie uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Kniewy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w związku z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku oraz artykuł 4 ust. 1 i artykuł 13 punkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada Gminy Kniewy uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kniewy. Punkt 1. Od gruntów a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 90 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. B. Pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4 zł 58 groszy od 1 hektara powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 35 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt 2. Od budynków lub ich części. A. Mieszkalnych 60 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22 zł 82 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. C.
C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. D. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,50 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. E. Od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 6 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 i 7. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chniewy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż dniem 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Poproszę o przeczytanie następnej. Projekt uchwały Rady Gminy Chniewy w sprawie obniżenia ceny skupu użyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, artykuł 4 ust. 1 i artykuł 12, 13 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada Gminy Chniewy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Monitor Polski 2014, pozycja 935 z kwoty 61,37 zł za jedną decytonę do kwoty 48 zł za jedną decytonę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chniewy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż dniem 1 stycznia 2015 roku. W tej sprawie wystąpiliśmy również o Mazowieckiej Izby Rolniczej. Opinia jest z dnia 30 października 2014 roku. Opinia do projektu uchwały Rady Gminy Chniewy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Chniewy na rok 2015. Mazowiecka Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje powyższy projekt. Opinia została wypracowana po konsultacji z członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grójeckiego z gminy Chniewy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Poproszę o przeczytanie. Projekt uchwały Rady Gminy Chniewy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z gminy Chniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy i ustaw z 2013 pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dziennik Ustaw 2014 pozycja 1118 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy w Chniewach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Chniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chniewy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Gminy Pniewy uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy roczny program współpracy samorządu Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy na 2015 rok. Program ten powinien zostać uchwalony do 30 listopada 2014 roku. Niniejszy program jest wyrazem zaangażowania władz Gminy Pniewy wobec organizacji pozarządowych, zaspokajanie potrzeb, dążeń i oczekiwań społeczności lokalnej. Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zaliczonych głównie do trzeciego sektora w sferze realizacji zadań publicznych jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Program współpracy został opracowany celem sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Określa reguły i obszary wsparcia, tryb zlecenia realizacji zadań publicznych, a także zasady udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządów. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty. Komisja Oświaty jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Do Rady Gminy wpłynęło pismo od Państwa Szabela i Marcina Kowalskich. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 7 punkt 1 uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na budowę budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi, stajnią i wyjeżdżalnią, które będą służyły rozwojowi intensywnej gospodarce, rozwojowi na terenie gminy Pniewy. Inwestycje zamierzamy realizować na całej długości działki nr 17 położonej we wsi Kornelówka o powierzchni 2,76. Powyższe budynki są niezbędne do trzymania koni. Budowa budynku przyczyni się do rozwoju naszego gospodarstwa i całej gminy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Pan Przewodniczący. Tak, komisja spotkała się i pozytywnie. To jest, proszę Państwa, sprawa, która była dwa lata temu chyba omawiana i pozytywnie opiniujemy na podstawie opinii Komisji Rolnictwa. W związku z Państwa pismem z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii Rady Gminy Pniewy dotyczącej możliwości budowy budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi, stajnią i ujeżdżalnią dla koni na działce nr 17 położonej w miejscowości Kornelówka, gmina Pniewy, Rada Gminy Pniewy pozytywnie opiniuje realizację wyżej wymienionej inwestycji. Uzasadnienie. Stosownie do paragrafu 6 ust. 5 punkt 5 litera b i ust. 6 punkt 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy, mówiącego o tym, że uzupełniająca forma użytkowania terenów rolnych mogą być budynki mieszkalne i siedliska dla rolników w przypadku posiadania w miejscu lokalizacji areału uznanego przez Radę Gminy za wystarczający do funkcjonowania gospodarstwa lub w przypadku realizacji gospodarstwa specjalistycznego o charakterze uciążliwym w stosunku do zawartej zabudowy osadnictwa wiejskiego, działka nr 17 we wsi Kornelówka oznaczona jest symbolem MNR, tereny zabudowy jednorodzinnej letniskowej, R tereny rolne i RZ tereny łąkowo-leśno-śródliskowe. Na terenach rolnych dopuszcza się realizację obiektów służących intensywnej gospodarce rolnej, jak przechowalnie, szklarnie, deszczownie, obiekty przetwórstwa oraz obiekty przemysłowe, o ile ich lokalizacja jest niemożliwa na terenach strefy zabudowy określonej w paragrafie 7 i uzyska pozytywną opinię Rady Gminy oraz pozytywne uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi i odrębnymi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą 29/208/02 Rada Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 roku i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 221 pozycja 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 roku wnioskodawcy zwrócił się do Rady Gminy Pniewy chcąc wybudować na działce budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i ujeżdżalnię dla koni. Budynki gospodarcze ze względu na swoją obszerność i funkcjonalność mogą być zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem R, tereny rolne, przyczynią się do rozwoju intensywnej gospodarki rolnej.
Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej i posiada wystarczający areał do funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Rada Gminy Pniewy na posiedzeniu sesji, które odbyło się dnia 5 listopada 2014 roku, nie wnosząc innych wniosków, postanowiła je w sentencji. Kto z Państwa jest za taką opinią? 13 głosów. Dziękuję bardzo. Było jeszcze jedno pismo, na którym już komisja wcześniej obradowała, aczkolwiek pan Grzegorz się jeszcze raz odwołał. I jakie były ustalenia? To komisja podtrzymała wcześniejsze, znaczy no, powiem tak, rada nie ma uprawnień, żeby zmieniać prawo. I tutaj jest bezpodstawne pisma do Rady Gminy. Po pierwszym już Radzie powinni zrozumieć, że no, nie możemy zmieniać prawa. Dziękuję bardzo. W związku z tym to odpowiedzi na Państwa pismo. Państwa odwołanie z dnia 21 października 2014 roku uprzejmie informuję, że Rada Gminy podtrzymała swoje stanowisko, które wyraziła 10 października 2014 roku. Taka informacja idzie do pana, który się odwołał. Przystępujemy do spraw różnych. Nie wiem, czy pan by chciał zabrać głos, czy może pan radny powiatu do tych spraw, które państwo poruszałem wcześniej. Jeśli chodzi o to, o tę gospodarkę finansową i zarządzanie powiatem, no nie chcę polemizować. Na pewno dałoby się udowodnić, że można by lepiej, że można by gospodarować tym mieniem w jakiś sposób bardziej sprawne, że może sytuacja mogłaby być lepsza, ale wydaje mi się, że naprawdę w niewielkim zakresie, jeśli nawet. Dlatego, że proszę sobie uświadomić, że zadania własne powiatu są ogromne. Poza dwoma szpitalami wielkimi, grójeckim, który jest znacznie ponadregionalny i drugim wcale niewiele mniejszym szpitalem w Nowym Mieście. Mamy 5 domów pomocy społecznej, niektóre ponad 100 pensjonariuszy. Mamy w powiecie szkoły średnie, kilkanaście, i to są niektóre szkoły, to są molochy, bo po kilkuset uczniów, gdzie borykamy się z takimi samymi problemami jak państwo, tutaj w tych małych podstawówkach, w tym gimnazjum, gdzie subwencje są niewystarczające, bo ten niż demograficzny tak samo dotyka nas. To są stare budynki, 50-40-letnie, które ciągle trzeba remontować, gdzie ciągle trzeba coś dokładać. Co my mamy zrobić? Posprzedawać te szpitale najprościej. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ja byłem zawsze przeciwny. Ma poza tym 600 km dróg własnych, których mamy na utrzymaniu. Poza innymi zadaniami własnymi związanych z komunikacją, z transportem, z powiatowym urzędem pracy, ze składkami nawet robotnicze. Podatki, jakie wpływają na ten poziom samorządu, gdzieś nas ustawodawca i rozporządzenia stały się dla powiatu bardzo niekorzystne. I my mamy dość ograniczone pole do manewru. Ze szczebla centralnego prędzej wpłynie tych pieniędzy mniej niż więcej. Także borykamy się z takimi samymi problemami co państwo, tylko troszkę na sporo większą skalę. Nasz budżet powiatu jest w granicach 90 milionów, a budżet naszych jednostek podległych jest znacznie większy. Więc i my za nie odpowiadamy. Więc na pewno można by trochę lepiej zarządzać, zgadzam się z tym. Znaczy to jest dyskusyjne, no oni nie chcą mówić, że się zgadzam. Najbardziej możemy ograniczyć koszty pozbywając się na przykład szpitali, co jest bardzo kontrowersyjnym posunięciem. Nie możemy się pozbyć dróg, nie możemy pozbyć się DPS-ów, nie możemy pozbyć się Wydziału Komunikacji, mnóstwo rzeczy mogę wymieniać. Ale także dość ta pole manewru w zakresie zarządzania budżetem powiatu jest dość ograniczone. No, powiat próbuje jakieś tam oszczędności, ale to są promile. Ja się nawet z tego, że tak powiem, może nie śmiałem, ale sceptycznie podchodziłem, starosta zlikwidował jedną komisję w ramach oszczędności, żeby tam radni mieli mniejsze diety. I włączyłem do komisji rolnictwa, no ale to nawet jeden promil budżetu nie stanowiło. Można myśleć o zatrudnieniu, można myśleć o środkach, środki zewnętrzne. No, z jednej strony, jak nie pozyskiwać środków zewnętrznych, przecież każdy samorząd jest chwalony tylko wtedy, kiedy pozyskuje środki zewnętrzne, ale trzeba te 30, 50, 25% w zależności od środku, trzeba wyłożyć własne. Z jednej strony nie składamy wniosku o rozbudowę szpitala, źle, składamy wniosek o rozbudowę szpitala w Nowym Mieście, musimy wyłożyć własne pieniądze, okazuje się, że potem wychodzą jakieś wydatki w trakcie. Nie składamy wniosku o rozbudowę Muzeum w Warce, no to jest demokrat, nie występuje o środki unijne. Składamy wniosek, okazuje się 100 problemów. W międzyczasie kryzys, jeszcze mniejsze podatki, wniosek okazuje się, że potem trzeba jeszcze kolejne pieniądze dołożyć, firma wykonawcza zbankrutowała. Także nie jest to wszystko takie proste. I odnosząc się do drugiej sprawy, a propos tego odwołania, rzeczywiście to było mi zgłaszane, nawet i mi było zgłaszane, o tym wiedziałem. Było komunikowane do powiatowego zarządu dróg też.
Ja nie ukrywam, że my mieliśmy trochę kłopotów z powiatowym zarządem dróg. Dyrektor został odwołany, jest ogłoszony konkurs, konkurs jest nierozstrzygnięty, jest teraz druga osoba, która pełni obowiązki na czas wyłonienia nowych władz powiatu. Natomiast ta droga, ten odcinek, jeśli chodzi o cały Michrówek, i potem w stronę Kruszewia, to jest droga, która aż się prosi o schetynówkę. I mam nadzieję, bez względu na to, czy w kolejnej kadencji, czy to ja będę radnym, czy ktoś inny będzie radnym, że ten wniosek zostanie, że będzie odpowiednio razem z panem wójtem, czy innym wójtem, no tak, trzeba to tak. Odpowiednio bez względu na to, jakie władze samorządowe będą, czy na poziomie powiatu, czy to będę ja, czy ktoś inny, że będzie i tutaj władze gminne, pan wójt, że będziemy na tyle lobbować i na tyle silnie, dlatego że jest przyjęta taka niepisana zasada, że dlaczego mówię o schetynówce? Dlatego, że schetynówka to są dodatkowe 50% jeszcze do środków zewnętrznych. Czyli wtedy my wypadamy 25%, a 75% mamy 50% mamy 25% ze starostwa i 50% mamy z tej schetynówki. Więc można naprawdę zrobić drugi odcinek i mam nadzieję, że będziemy na tyle silnie lobować my lub kolejne władze samorządowe, że to się uda kompleksowo rozwiązać. Takie są jakieś tam plany. Bo to jest ta droga, nie wiem, na ile jeżdżę po tych drogach powiatowych, to ten odcinek właśnie jest, zwłaszcza przez Michrówek, jeden z najgorszych. I drugi taki najgorszy, tam może będzie ciężko, schetynówka, liczę na środki własne, jakiś plus powiat. I drugi taki bardzo zły odcinek, to jest Pińczowy Zaciekli. To jest też katastrofalna droga. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko jedno słowo. Ja bym jeszcze miała taką prośbę do pana radnego powiatowego, bo w zeszłym roku zgłaszałam, że to też chodzi o powiatowy zarząd dróg. Tu zgłaszamy w gminie też, że jest dziura w poboczu. Z gminy przyjechali pracownicy, zaznaczyli. Tam gdyby naprawdę jakieś dziecko wpadło czy coś, bo tam jest rura kanalizacyjna zakopana i tam coś było nie tak zrobione, jest olbrzymia dziura. I to było przedtem zabezpieczone tylko kołkami i wstążkami było, że jest miejsce niebezpieczne. Teraz zginęły wstążki i naprawdę tam, gdyby jakieś, to jest przy świetlicy, i tam, gdyby jakieś dziecko wpadło, to naprawdę mogłoby sobie krzywdę zrobić i to poważną krzywdę. Jestem panem pełniącym, z człowiekiem, który pełni obowiązki dyrektora, dzisiaj na 14 mówiony w sprawie Cieklina, także będę o tym pamiętał. Tak, to ja bardzo bym prosiła, bo dziękuję. Nawet pan mówi, że też by wpadł w górę. Dobrze, dziękuję bardzo. No poproszę pana wójta jeszcze. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie i panowie sołtysi, szanowni goście. Tutaj odnośnie dróg powiatowych, dzisiaj, akurat dzisiaj właśnie, są prace, jest kopany rów Michrówek, ponieważ te sprawy odwodniające pasy drogowe, to ja jeszcze jak byłem radnym powiatu 2002-2006, niektórzy koledzy wspominają te lata, że zawsze lobbowałem nad tym, żeby kupić swój sprzęt. I powiat teraz kupił na jesieni koparkę i wywrotkę i już zaczyna kopać. No wiadomo, że inne warka, inne gminy, jak i również już dzisiaj przyjechał do nas i kopie ten najgorszy moment, ponieważ droga Michrówek była zawsze na mocno zalewana. I teraz tam była tak najgorsze miejsce. I teraz przy współpracy oni mają swoją wywrotkę i koparkę i my jeszcze im w ramach współpracy daliśmy też swoją wywrotkę, żeby jak najwięcej wykopali tego rogu. I mam do wszystkich państwa prośbę, ponieważ tak jak dzisiaj rano, przychodzi sprzęt, chociaż mimo tego, że u góry jest po prawo, po jednej ze stron, to tak wypadałoby, żeby tą ziemię z rogu wyrzucić na ten u góry i rozplantować. Jednak właściciele gruntów nie wyrażają zgody. I teraz tą ziemię trzeba gdzieś odnieść. I wielka prośba do państwa wszystkich. Jeżeli gdzieś ktoś na jakiejś swojej wsi policzy się każdy, jak to się mówi, kilometr, jak najbliżej miejsca urobku, żeby było rozładowanie, żeby wskazywać, gdzie można tą ziemię wysypać. Pozostaje problem. Ja dzisiaj przed sesją musiałem jechać w teren, żeby rozwiązać ten problem. I jednak się udało na miejscu rozwiązać. Także wielka prośba do państwa wcześniej już znaleźć miejsce jak najbliżej tego roku. Także państwo, dzisiaj tam w tym najtrudniejszym miejscu te krzaki były wycięte. Mam nadzieję, że powiat intensywniej podejdzie do odwadniania dróg, ponieważ uważam, że wszystkie drogi, czy są to gminne, czy powiatowe, czy wojewódzkie, czy krajowe, pierwsza jedna podstawowa zasada.
odwodnić wszystkie drogi. Ponieważ stan techniczny dróg zależy od odwodnienia, od podbudowy, no i wtedy wiadomo, jaki żywotność będzie tych dróg. Także jeszcze raz bardzo proszę wszystkich Państwa o to, żeby dzwonić tu do nas, gdzie trzeba te rowy kopać i jednocześnie zabezpieczyć zwałkę tej ziemi. Mam drugą taką jeszcze milczą może informację, ponieważ przyszedł do mnie właściciel firmy tej z jeziory Nowina. Taką złożył ofertę o pracę, ponieważ od dnia 15 stycznia 2015 roku przewidziane jest uruchomienie zakładu produkcyjnego jeziora Nowina. W związku z powyższym firma nasza zatrudniać będzie pracowników do obsługi zakładu w specjalnościach poniżej. Operatora węzłów betoniarskich, operatora ładowarki CAT-908, spawaczy ślusarzy, zbrojarzy i betoniarzy. Także od 15 stycznia, jeżeli będzie otwarcie tego zakładu, także jeżeli ktoś będzie chętny, to proszę tam składać swoje oferty. Dziękuję. Tak tutaj na jeziorze u pana sołtysa. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Szanowni Państwo, biegałam z tymi karteczkami i Państwu je rozdawałam. Tutaj pan wójt wspomniał 3 listopada wręczaliśmy medale za długoletnie pożycie. Ja wyszukuję pary tylko z ksiąg tutaj u mnie, które są w Pniewach. Jeżeli pary zawierały związek małżeński w innej gminie, no bo to parafia, w zależności gdzie parafia, tam i gmina, prawda? No i słyszałam już takie opinie, że wójt daje komuś po uważaniu albo wybieramy osoby, ale to nie jest prawda. No po prostu ja mogę znaleźć te osoby, które brały ślub u nas w Pniewach. Jeżeli Państwo słyszeliście, że albo po prostu rozgłosić na wsiach u siebie, że jeżeli są takie pary, które przeżyły razem 50 lat, są zameldowane, to maczunek się liczy na terenie naszej gminy, a brały ślub, nie wiem, w Tarczynie, w Mszczonowie, po prostu tak, żeby ktoś zadzwonił, powiedział, że jest taka para, gdzie było to USC, ja sobie już sama wystąpię po A, ale po prostu, żeby wiedzieć i po prostu, czy ta para się zgadza, czy chcą uczestniczyć w tej uroczystości. I tutaj bym prosiła, żeby to nastąpiło tak mniej więcej na początku roku, styczeń, luty, bo ja wysyłam wnioski do wojewody, wojewoda dopiero do prezydenta i to jest bardzo długa droga, więc to trwa nawet pół roku, wiecie? Tak, ja występuję w marzec, a medale mam dopiero we wrześniu, w październiku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Proszę Panie, ja mam takie pytanie. Chodzi, nie wiem, to jest fama, jakaś plotka, czy to będzie prawda, że mają być jakieś dopłaty bezpośrednie do hektara sadu. Tak. Przez Agencję Rynku Rolnego. Nie, restrukturyzacja. Czy to będzie prawdą, czy nie? Bo do tej pory podobno były jakieś wykłady już za owoce miękkie. No, mieszkańcy miejscowi nic nie wiedzieli, no jeśli podobno było. W tej chwili podobno ma być do jabłek i też nic nie wiadomo. Ludzie się dowiadują w agencji, nic tam nie wiadomo, coś ma być, tam nie wiadomo. Na wiśnie było podobno 2 dni czy 1 dzień i już lista zamknięta. I ja nie wiem, czy to jest tylko dla wybrańców, czy to jest dla wszystkich. Wszystkim nie na ten temat nie wiadomo, a jeżeli nie, to może kogoś by zobowiązać, żeby jako gmina może poważniej agencja podejdzie do was i was poinformuje. No. Bo znowu zostaniemy do jednego wrotu. Panie panowie, słuchajcie, szanowni gościu. Jeżeli cokolwiek się pojawi w agencji, to my jednocześnie, proszę zwrócić na stronę, ogłaszamy na stronie internetowej gminy. Bo na przykład byłem u jednej pani sołtys, powiedziała, że nie można znaleźć. Przyjechałem do gminy, jest. Jednak na stronie gminy mamy wszystkie informacje, które docierają z agencji do nas. Także wszystkie informacje są. Także panie radny, jeżeli jest jakaś informacja, to, że jest jeden dzień, na przykład 30 dostajemy, a na przykład 31 już jest koniec przyjmowania wniosków, na to my nie mamy wpływu. My tylko możemy to podać, co jest realne, to co my dowiemy się. Tak jak wiecie państwo, wiele rzeczy
na przykład o wiele innych spraw. Występujemy do wojewodów. Jeżeli wojewoda nie uznaje pewnych spraw, my nie mamy na to wpływu. My tylko możemy Państwa informować, nic więcej. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, no zgodę się, bo wy pan nie zaraz, że radni mają laptopy i mogą wejść i poinformować swoich mieszkańców. Ale akurat jest taki okres, że no już niektórzy będą zdawać te swoje laptopy do gminy, no i może nie będą mieli. A nie można by było po prostu przyzwonić do sołtysów, że jest takie coś i wtedy no, sołtysi niestety nie wszyscy nie mają też te komputery i tego. Żeby powiadomić, dać znak, znać, że tego i wtedy nie ma. Proszę Państwa, sołtysi dobrze wiedzą, jeżeli była jakaś klęska, jakieś wyjątkowe, to wszystko przerywałem nad jutro, robiliśmy spotkania, powiadamiałem sołtysów, tylko tyle powiadomiałem, ile jaką informację dostałem. Bo ja nie mogę po swojemu interpretować prawa. Dziękuję bardzo. Pan sobie chciał zapytać? Nie, jeszcze zdrowie, bo dzisiaj tutaj słyszę od pana Szmero, że mamy dyskusję na temat naszej drogi. To będzie na jaki temat? Na długość drogi? Z jakiej jakości? Czy to... Najbardziej jest najbliższy termin realizacji. A o terminie tylko? No odcinek już się tu zgodzi. Odcinek wyjdzie z wielkości kwoty. W zależności od kwoty jest zapytanie ofertowe. Znaczy, no to odkupi, to mógłby to lepiej wytłumaczyć, jak wygląda dyrektor powiatowego zarządu dróg, czy osoba zajmująca się przetargami i zamówieniami publicznymi. Jest przeznaczona jakaś kwota, no i szukamy najtańszej firmy, która za tą kwotę zrobi jak najdłuższy odcinek. Dlatego jeżeli z tej kwoty wyjdzie 430 metrów, to będzie 430, jak wyjdzie 500, to daj Boże, żeby wyszło 500. To zależy od grubości, od warunków technicznych, od innych parametrów technicznych tej drogi. Natomiast no, ja też będę rozmawiał na temat terminu. A no dopiero teraz rozstrzygnie przetarg dopiero będzie, tak? Do tej kwoty nie musi być przetargu, znaczy może być, ale nie musi, wypada skrócić termin. Gonimy też, no można powiedzieć, że gonimy ze względu na wybory, ale gonimy też, bo najnormalniej w świecie może przyjść zima i może tego w ogóle nie zrobić. Pogoda może być za tydzień całkowicie inna. Dokładnie. I teraz o to chodzi, żebyśmy my jakoś najszybszą informację dostali, tylko kto ma to zrobić? Dziękuję bardzo. No właśnie tak, dziękuję. Ponieważ no, wiadomo jaką mamy, akurat ja jestem również sadownikiem, więc wszyscy, myślę, to problem dotyczy wyłącznie sadowników. Wiemy, że odbywają się protesty, manifestacje, no i wiemy jaki jest efekt tego wszystkiego. Właściwie efektu nie ma, jest właściwie coraz gorzej i myślę, że tutaj oczywiście te informacje no, są jakoś tam zamieszczone, ja też to mocno kontroluję. Natomiast myślę, że chyba wszyscy już mamy świadomość, że nikt nam tak naprawdę nie pomoże w tym. Byłam u pana, który zajmuje się też tymi sprawami i powiedział mi wyraźnie, 810 zł dopłaty do hektara, wyłącznie sadu jabłoniowego. Mam taki niepisany, jakby, no prośbę też taką, żeby tutaj nie było sytuacji, że któryś z naszych sadowników nie będzie mógł tych pieniążków dostać, żeby ta informacja bardzo szybko przebiegła. Dostała się po prostu do... Ja osobiście też to również to kontroluję i mam jakby... No jest to rzecz taka no nieformalna, bo my oczywiście nie możemy takich informacji przekazywać, ale na pewno ta informacja będzie. Tak będzie faktycznie, że ma być to okres krótki, do 14 czy 15 mają być złożone wnioski. Wnioski nie mogą być publikowane wcześniej, to chodzi o tylko sytuacje korupcjogenne, jak mi wytłumaczono. W związku z tym myślę, że tak mi powiedziano, więc ja myślę, proszę Państwa, że to my nawzajem uważam, że należy trochę się wynieść poza tym, kto kandyduje w wyborach, kto będzie radnym, kto będzie wójtem. Po prostu zatroszczmy się my jako sadownicy i jeden drugiemu dajmy sobie znać, przekażmy sobie informacje do sołtysów i na pewno będzie w porządku, bo to tyle z mojej strony. Ale ja myślę, że droga telefoniczna, nie droga e-mailowa. Tak, absolutnie nie mailowa. Nie mailowa. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do maili nie wszyscy mają. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie pozostaje mi Państwa zaprosić 12 listopada na sesję, która będzie kończyć kadencję naszą. Jest to w gminie Osieczek na godzinę 16. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Zamykam sesję w dniu dzisiejszym.